kłopoty. Wobec tego zapraszamy na start pana Pawła Gorczycę i Mirosława Kupca. Pan Edward Lisiecki i Mirosław Kupiec. Wielkie brawa! Paweł Gorczyca. Przepraszam. Pan Paweł Gorczyca i Radosław Sobociński. Witamy. A ja poproszę tylko kogoś z rozprężali z komunikatem. Co tam się stało? Chodzi mi o zaprzęg pana Edwarda. Czy w ogóle dzisiaj weźmie udział? Mamy sygnał, że nie. A tymczasem pan Paweł Gorczyca zmierza do linii startu. Czas został uruchomiony. I się bawimy. Jedynka, dwójka pokonana bezbłędnie. Teraz joker. Również bezbłędnie. Dostojna jazda do przeszkody numer 4. Jak widzą państwo, przeszkoda numer 4 składa się z kilku członów. A, B, C, którą właśnie pokonuje zawodnik, i człon D. Również bezbłędnie, teraz przeszkoda numer 5. Mamy błąd. Czyli w pamięci mamy 5 sekund karnych, które doliczymy do czasu rzeczywistego przejazdu. Proszę poprawić przeszkodę. O właśnie, tam. Wiatr nam dzisiaj troszkę utrudnia zadanie. Widzą państwo teraz pracę luzaka, która w znacznym stopniu ułatwiła powożącemu jazdę między przeszkodami. Bardzo dobra jazda do tej pory, z jednym błędem. Mogę państwu powiedzieć śmiało, że zawodnicy z zawodów na zawody coraz lepiej i precyzyjniej jeżdżą. Zdarzało się, że robili na pierwszych zawodach po 8 błędów, mniej i więcej, a dzisiaj naprawdę obserwujemy bardzo dobrą jazdę. A tymczasem pan Paweł Gorczyca zmierza do przedostatniej przeszkody. I jeszcze przeszkoda numer 16. Patrzymy na... Niestety błąd, patrzymy na tablicę. 2 minuty 20.